Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie. A chcę to czynić słowami wyjętymi z Księgi Sędziów z rozdziału 6 z wiersza 13. Gedeon rzekł do anioła Pana: za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? I witam Was też słowem Ewangelii z przekazu Ewangelisty Marka z 4 rozdziału z 38 wiersza. Jezus był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą Go więc i mówią do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Trudności, niepokoje, niepowodzenia, odejście bliskiej osoby to sytuacje, które sprawiają, że zdecydowanie bardziej zaczynamy poszukiwać Boga. Owo poszukiwanie jednak może przybierać dwojaką formę. I w zasadzie obie te formy odnajdziemy przedstawione na kartach Pisma Świętego. Po pierwsze, w chwilach trudnych poszukujemy Boga jako naszego ratunku i oparcia. Próbujemy wówczas odnaleźć w Bogu stabilny i pewny punkt dla naszego życia. Często też próbujemy się wtulić w Niego całym swoim sercem, jak dziecko wtulające się w ramiona swojego ojca, aby poczuć bliskość i bezpieczeństwo w niepewnej dla siebie sytuacji. Ten obraz Boga zostaje nam przedstawiony na kartach Pisma Świętego w postaci Ojca, do którego powraca marnotrawny syn. To obraz Boga troszczącego się o człowieka w ogrodzie Eden. To obraz Boga, do którego swoją pieśń zanosi psalmista w słowach: Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Druga z form poszukiwania Boga to ta, w której człowiek zanosi do Pana swoje pretensje. Jak często przypominamy sobie o Bogu, żeby zrobić Jemu wyrzuty, że coś poszło nie tak, że coś potoczyło się nie po naszej myśli. Mówimy: Panie, czy się zdrzemnąłeś, czy jak? Przypominamy nieco Martę, która mówi: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Przypominamy Hebrajczyków, szemrzących na pustyni, dla których pełen brzuch był cenniejszy od wolności. Przypominamy Żydów, którzy niespodziewanie znaleźli się w niewoli asyryjskiej. Mamy pretensje, często do tego, o którym prawie całkowicie zapomnieliśmy. Możemy mieć wrażenie, że śpi, ale wówczas to chyba myśmy go uśpili. Możemy mieć wrażenie, że Bóg nie żyje, ale w takim razie to myśmy Go zabili. Drodzy, często tak jest, że doświadczenie słabości pozwala nam odkryć siłę i moc. O tym przekonał się zarówno Gedeon, zwyciężając Midianitów, jak i uczniowie pańscy, kiedy Boży Syn uciszył burzę. Dlatego też my, chrześcijanie, możemy pomimo doświadczeń, które na nas spadają, możemy mieć pewność, że Pan nas nie opuści. O tym wydaje się przypominać apostoł Piotr, który w pierwszym liście tak pisał: Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami.
ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowany, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Amen. Pozostańcie z wami.